To jest otoczenie schronu. Bardzo ładna dzielnica. Spokojnie. Wejdźmy do środka. Zobaczmy, jak ta rzeczywistość wygląda. O proszę. Wygląda jak jakiś pokój, ja wiem, treningowy, korporacyjny, no może bez tych tutaj wszystkich żelaznych kopuł i innych. Co my tu mamy? Mamy skrzynki z elektrycznością, mamy jakieś ogłoszenia. Niestety nie przetłumaczę Państwu, bo nie znam jeszcze hebrajskiego, ale zawsze mogę kogoś zapytać, dowiedzieć się. Nie wolno palić w schronie. Jest stosunkowo dużo krzeseł i miejsca. Powiedziałabym, że to jest takie mocno uspołecznione. Siedzimy sobie dookoła stołu. Jest wiatrak. Generalnie jest tutaj dużo chłodniej, także nawet bez włączonej klimatyzacji i wiatraków jest naprawdę chłodno. Można wytrzymać tą temperaturę, która jest na zewnątrz. I co jest zastanawiające, to to, że to jest kompletnie otwarte. Nikt nie kradnie z krzeseł ani stołów. Przepraszam za to porównanie, ale jakoś nie mogę się nadziwić. Jest tutaj jeszcze jedno pomieszczenie, w którym zapaliłam światło, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jest bardziej takie pomieszczenie gospodarcze. Można sobie zagotować wodę. Czy to jest mleko? Czy to jest mleko? Czy ono jest jeszcze świeże? Nie wydaje mi się, ale jest, słuchajcie, jest papier. Jest jakaś instrukcja obsługi na pewno tutaj. Co jest w tym pomieszczeniu tutaj? Może jeszcze jakieś inne wyjście? Szafki. I schody na górę. Drabina właściwie. Dobra, wróćmy stąd. W takim schronie, który jest dość duży, mamy wodę. I mamy toaletę. To chyba nikogo nie dziwi. Przepraszam za ten okropny obrazek toalet, no ale taki mamy klimat, takie mamy sytuacje. Nie bardzo wiem, jaka jest symbolika tego obrazu. Wolę nie wiedzieć. Dobra. Idźmy, wychodźmy. A to ja, korespondentka. Prosto ze schronu. Pozdrawiam.